Państwem chciałem podzielić wiadomościami o oknach, z którymi miałem do czynienia w ostatnich latach. Nie są ze terenu Krakowa i województwa małopolskiego. Nie są to oczywiście wszystkie okna, tylko wybór pewien, który mnie zainteresował. Tu jedziemy, tak? Tu jedziemy. To jest kościół świętego Mikołaja na ulicy Kopernika. W czasie prac prowadzonych przez pana Piotra Białkę odsłoniło się okno drewniane z wieku XVII. Dlatego XVII, że ta ściana została zburzona w czasie potopu szwedzkiego, odbudowana po potopie i kościół był od nowa konsekrowany przez biskupa Oborskiego pod koniec XVII wieku. Stąd wiemy, że okno może być z wieku XVII. Jest to rzadkość, jeżeli chodzi o drewniane okno z wieku XVII w naszym terenie. Po tym, jak dobudowano nawę południową, ściana przestała pełnić funkcję zewnętrzną i okno po prostu usunięto. Wyrżnięto krzyż, czyli słupek i ślemię. Jesteśmy tu. O, to tak mniej więcej było, wyglądało. Okno było szklone w ołowiu. Tu widzimy otwór po wiatrownicy metalowej służącej do oszklenia, do usztywnienia witraży. To są profile tego okna i wymiary. Wymiary wykonałem osobiście. Profil jest taki krawędziowy, bardzo skromny i listewka też bardzo skromna do przytrzymywania szklenia witrażowego. Tak okno wyglądało prawdopodobnie kiedyś w całości. W tym samym kościele nad zakrystią, nad wejściem do zakrystii zachowały się okna oryginalne, prawdopodobnie również z wieku XVII, ale te okna wymagają szczegółowych badań. Zachęcam tutaj historyków architektury, historyków sztuki do zajęcia się tymi oknami. Proszę bardzo, to są profile podobne do tych profili poprzedniego okna, ale nie identyczne. To jest zdjęcie udostępnione przez pana Piotra Białkę, archiwalne tych okien. Także zachęcam, niech się ktoś tym zajmie, bo szkoda. To jest okno z kościoła świętego Michała Archanioła i Stanisława na Skałce. Okno z wieku XVIII, szklone w ołowiu, przesuwne, jedna kwatera jest przesuwna. Poprzednie okno też miało jedną kwaterę przesuwną w innym otworze. Tutaj pokazuję to zdjęcie głównie ze względu na słupek środkowy. Słupek w kształcie półwałka. Na terenie Krakowa i Małopolski słupki środkowe, stałe, nie były zdobione tak jak na Śląsku, w Wielkopolsce czy na Pomorzu. Były raczej gładkie, były półokrągłe. To jest montaż tego okna na Skałce, jak jest montowane. To jest takim krukiem, hakiem montowane bezpośrednio do ściany. O, przesuwność tego okna kwatery. Ten słupek środkowy najlepiej jest pokazany na oknie na ulicy Kanoniczej. Okno nie jest oryginalne, ale jest świetnie odtworzone w latach 70. Nie wiem, kto to robił, ale zrobił to świetnie. Ja mierzyłem to okno, profile i szczegóły grubości ramiaczków 35 mm świadczą o tym, że okno jest naprawdę powtórzone, oryginalne, bardzo dobrze. To jest na ulicy też Kanoniczej 20, drzwi, oryginalne XVIII-wieczne drzwi, gdzie listę przemykową też formowano w kształcie takiego półwałka. Proszę bardzo, to jest okno na Skałce. Też tutaj widać rysunek, jak ten półwałek wyglądał. Bardzo cenne okno znajduje się na ulicy Sławkowskiej w skarbcu do kościoła świętego Marka. Okno uważam, że jest XVIII-wieczne, też uformowane w słupki pionowe i ślemie w postaci takich półwałków. Pod ślemieniem skrzydło okienne jest
jest przerobione. Tutaj są ślady po pierwotnych szczeblinach. Nad ślemieniem okno, skrzydło okienne jest, uważam, oryginalne. Zachowały się w właściwym miejscu szczebliny. Nie wiem, czy te szczebliny są drewniane, czy metalowe. Nie wiem. Trzeba to okno solidnie zbadać. Okno szklone nad ślemieniem, szklone jest w ołowiu. Proszę bardzo, to jest ten półwałek z takim prostokątnym występem. Na ulicy Siennej, w domu Piotra Skargi, w domu Miłosierdzia, zachowały się opisy XVIII-wieczne okien na parterze. Te opisy mówią o tym, że okna miały kołowrotek, czyli inaczej mówiąc miały słupek środkowy, którym się kołowrotkiem zamykało skrzydło po prawej i po lewej stronie. Miały zawiaski w narożnikach, czyli krzyżowe miały zawiasy. Było szklone w ołowiu, jest wyliczona ilość arkuszy szkła. Na tej podstawie zostały odtworzone okna do tego budynku na parterze, proszę bardzo. O, tu jest lepiej widać. Z tym, że nie szklone w ołowiu, ale szklone już w szczeblinach. I to okno jest oknem termoizolacyjnym. Zachowany jest wygląd zewnętrzny. No, takie sytuacje też trzeba respektować. Tu mamy pałac generała Zakonu Bożogrobców w Miechowie, gdzie do roku 2011 zachowały się 3 okna, uważam, XVIII-wieczne. Stolarza zawsze interesują wymiary, jakie są wymiary ramiaczków kwater. Tutaj 34 mm grubość skrzydła okiennego. Jeżeli mamy do 40 mm, to wiemy, że to jest do połowy wieku XIX. Jeżeli powyżej, to już jest za połową wieku XIX. Takie dwa okna w Pałacu Bożogrobców się też zachowały do 2011 roku. W 2012 roku wizytowałem budowę, bo tam jeszcze trwała. Już tych okien nie było nigdzie. Tak samo w Pałacu Generała Zakonu Bożogrobców. Na pierwszym piętrze były piękne okna zdwojone, krosnowe, z murem w środku, z okuciami z XIX-wiecznymi, charakterystycznymi dla lat 60., 70. XIX wieku w Małopolsce, mimo że to był tam zabór rosyjski. Okna zostały odtworzone z przełożeniem okuć, z utrzymaniem kierunków otwierania na zewnątrz i do wewnątrz. W tej chwili w tym budynku jest Muzeum Ziemi Miechowskiej. W tym budynku w czasie mojej inwentaryzacji zachowane były piękne parkiety taflowe XVIII-wieczne, piękne podłogi deskowe przybijane ćwiekami o główkach 2-centymetrowych. Niestety już się to uległo zmianie. To jest dwór w Krzywaczce, inwentaryzowany przez profesora Józefa Dutkiewicza w latach 50. I w tym dworze, w lukarnie, zachowały się okienka oryginalne z roku około 1820, bo tak jest dwór datowany. Wymiary tutaj tych ramiaków szydeł, też bardzo wąskie, cienkie. Szyby 2 mm. Od strony ogrodu zachowały się też skrzydła okienne. Już oczywiście uległy wymianie przez nowego właściciela. Ale jest inwentaryzacja tych elementów wszystkich, rysunkowa i fotograficzna. To jest oczywiście Urząd Miasta Krakowa, budynek dla Jana Tarnowskiego, hetmana koronnego, w XVI wieku budowany, przeszedł różne koleje, w XIX wieku po pożarze Krakowa zakupiony przez miasto Kraków i siłami projektowymi Pawła Barańskiego zaprojektowany i odbudowany. Zachowały się tu okna na pierwszym piętrze z tego okresu i częściowo na parterze. W tej chwili, chwilę lata temu, okna zostały odtworzone. Zostały świadki, został świadek, w tym miejscu został świadek jeden i na korytarzach prezydenckich zostały okna wszystkie jako świadki.
pozostałe okna na pierwszym piętrze zostały odtworzone. Proszę bardzo, to jest okno od strony podwórka. To jest okno na parterze, oryginalne okna. Bardzo charakterystyczne profile w tych oknach. Profilki takie ząbki na obrzeżu ramiaczków i przy zawiasie też taki występ. Oraz ciekawa rzecz, że ślemie wewnętrzne też było profilowane. To przy konserwacji zabytków, przy ochronie bardzo ważne jest zwracanie uwagi na takie szczególiki. One dają klimat. To jest okna na pierwszym piętrze. Tutaj jest celowo pokazane tak zwane niedokładności luzów brębowych w tych miejscach. O, tu są luzy brębowe. Te luzy brębowe zgodnie z regułami stolarskimi powinny mieć szerokość 3 mm. Jeżeli na skutek pasowania, strugania te luzy uległy powiększeniu, okno przestaje być szczelne. A jeszcze jak się ramiaki skrzydeł pokrzywią, no to okno jest do wymiany. To są oryginalne z 1865-68 okucia okien na pierwszym piętrze Pałaców Wielopolskich. Ten kolor to jest kolor secesyjny z korytarzy prezydenta, ponieważ na początku XX wieku korytarz był zdobiony secesyjnymi malunkami, do tej pory tam są odtworzone zresztą, bo przez pewien czas ich nie było. I ten kolor był dobrany do tych dekoracji. Proszę bardzo, oryginalne okucia. Też oryginalne okucia. Proszę, okucia w czasie wymiany okien. No, ten kolor biały to jest grunt pod prawidłowe malowanie. Proszę. To jest okno modelowe. Przed zatwierdzeniem do wymiany pozostałych okien zawsze mamy taki zwyczaj w Krakowie, że już po zatwierdzeniu programu, uzgodnieniu, dajemy obowiązek wykonania okna modelowego przed zamontowaniem. Okno niemalowane, nieoszklone, ale ze zgodnymi wymiarami. Te wymiary sprawdzamy, zwłaszcza sprawdzamy światło szyb od strony elewacji. Jeżeli światło szyb jest zgodne z oknem oryginalnym, to okno kompozycyjnie jest w elewacji dobre. I żądamy drugiego sprawdzenia po osadzeniu okna w otworze. Jeżeli okno jest prawidłowo osadzone, to można rozpocząć, że tak powiem, rewaloryzację, czy wymianę, czy rekonstrukcję okien. To są okna domu w pałacu Akademii Umiejętności na ulicy Sławkowskiej, projektu Filipa Pokutyńskiego z 1855-66. Zaprojektowane są tam potężne okna z indywidualnie wykonanymi profilami. Ten kolor to jest kolor z okresu konserwacji sprzed 20 lat. Okna w tej chwili, proszę bardzo, to są profile tych okien, to jest sala Karoliny Ranckolońskiej. Też sala Karoliny Ranckolońskiej. Tu mamy czarną blachę, pod którą jest oryginalna zasuwa służąca do obsługi skrzydeł po lewej i po prawej stronie. Te klameczki są nieoryginalne, są wtórne. To jest uchwyt do tej zasuwy. O. Tu przechodzimy do Pałacu Czartoryskich. To są okna w Pałacu Czartoryskim na ulicy Pijarskiej. Lata 90. XVIII wieku. Z zewnątrz okno neogotyckie. Wewnątrz okno, które ma profile, raczej można przypisać Teodorowi Talowskiemu, jako modernistyczne już profile. No. Okna mają okucia o proweniencji jeszcze XVIII-wiecznej. W tej chwili po konserwacji jest pałac i skrzydła, okna zewnętrzne są. Po konserwacji okna wewnętrzne, zgodnie z przepisami o ochronie muzeum, są już wzmocnione pod względem antyłamaniowym. To jest okna w drugiej części pałacu, w klasztorku, który był pierwszy muzeum czartoryskich już w latach 70. I te okna są też w ten sposób zbudowane, że od zewnątrz są dębowe, neogotyckie, od wewnątrz nie są neogotyckie, ale są po prostu ze sfazowanych
listewek zrobione, proszę, od wewnątrz. Okna są po konserwacji na początku XXI wieku, oczyszczonym do czystego drewna drewnem. Pierwotnie wszystkie te okna były fladrowane. W czasie konserwacji w latach 80. na mocy decyzji ówczesnego kuratora muzeum ten fladrunek został usunięty. Była taka moda już w latach 70. i 60., że wszystkie fladrunki się w Krakowie usuwało, nawet z zabytkowych budynków, bo fladrowało się głównie bary mleczne i toalety, więc te fladrunki były bardzo nisko oceniane, a wielka szkoda, bo to są bardzo cenne rzeczy. W tej chwili te fladrunki po remoncie w zeszłym roku Muzeum Czartoryskich przywrócono ponownie. Okucia, tak jak mówiłem, o proweniencji jeszcze XVIII-wiecznej. Tak wygląda konstrukcja okien w Muzeum Czartoryskich. Krosnowe zdwojone, wewnętrzne i zewnętrzne. Witraż od zewnątrz z serbami czartoryskich. To jest okna w pałacu, z kolei nie w klasztorku, z ościeżynami tutaj, z opaskami i z pięknymi kratami. I pierwotnie te kraty, nawet te kraty były fladrowane, no ale to już. To jest pałac, dwór kanoników na ulicy Poselskiej 7 z oknami, które ja datuję na lata 60-70. Nie jestem co do tego całkiem przekonany, potrzebne są badania archiwalne. Dwór jest o proweniencji średniowiecznej z renesansowymi uzupełnieniami. Tam w tej chwili są stropy renesansowe przewidziane do konserwacji. To okno jest o tyle ciekawe, że węgarki są kamienne z wrębami na skrzydła, na krosna od strony zewnętrznej i od strony wewnętrznej. Okucia są o proweniencji XVIII-wiecznej. Być może są przełożone z poprzednich okien. To jest właśnie te profile z półwałkiem. Widzicie Państwo, jakie tu są cienkie te ramiaczki skrzydeł okiennych. To są rysunki okna z ulicy Dominikańskiej 1. Też ten półwałek jest przy szkleniu. Tak samo okucia o proweniencji bardzo starej. Okucia były bardzo drogie i ja przypuszczam, że okucia przekładano z okien starszych do okien młodszych. Tak samo gwoździe były bardzo drogie. Ja znam podłogi, gdzie podłogi są bite kołkami drewnianymi, bo były drogie, drogie gwoździe były. To okno, co przed chwilą pokazałem rysunek, ono od zewnątrz, jakie tu widać, to powiększa się. Jakie szkło, prawda, jest piękne, stare. Tego okna już nie ma, jest antyłamanie, przeciwpożarowe. Aczkolwiek nie wiem dlaczego, bo to jest podwórko duże i no, pałac Radziwiłłów na ulicy Sławkowskiej 13-15, który do tej pory dalej jest jako trwała ruina, tylko otynkowany z zewnątrz. Tam były w 2005 roku okna, to drugie piętro. Okno na bardzo niskim parapecie, stąd się pojawiła wewnątrz drabinka zabezpieczająca. No jak się takie okno było na zewnątrz, to ja dziękuję bardzo. Te okna już są wymienione, otwierają się do wewnątrz. Drugie takie okno. Okucia są charakterystyczne. No, zdjęcia są takie, bo taki był wówczas stan tego budynku. Proszę bardzo. Okucia charakterystyczne dla lata 60-70. Mimo że główny remont tego budynku był w latach 80. i przeróbki. 80. XIX wieku. Proszę. Tak wyglądało okno w rysunku 3D. No. To jest Tomasz Pryliński, który się bawił projektowaniem okien, bawił się okuciami. To jest zasuwka okien sukiennic i fladrunek okien sukiennic przed remontem w 2008 roku. Ten fladrunek usunięto w czasie tych prac. Nie wiem dlaczego, bo on jest bardzo mi się podobał, ten fladrunek. Prawdopodobnie nie był oryginalny. Badacze wybadali, że okna pierwotne były ciemnobrązowe, chyba takie jak ten kolor ciemnobrązowy tutaj na tych okuciach. Być może to tak miało być. Proszę bardzo, te okucia. To są okucia przeze mnie inwentaryzowane w sukiennicach okienne.
projektowane przez Krolińskiego. Proszę bardzo, to są zakrętki okien zewnętrznych, tak uformowane. To okno, prawda, tutaj okno zewnętrzne i zakrętki okien zewnętrznych i zasuwki okien wewnętrznych. W tej chwili po konserwacji okna wewnętrzne zostały poddane konserwacji i zostały. Okna zewnętrzne są antyłamaniowe, jest to muzeum. Tomasz Pryliński to jest Basztowa 9, jedyne okno, które tam się zachowało. Na pewno projektowane przez Pryolińskiego, okno bardzo rozbudowane, gdzie dalej? Proszę, bardzo rozbudowane konstrukcyjnie i dekoracyjnie. To są Pryolińskiego zawiasy i profile sydełkiem. To jest Florianka, budynek Florianki. Sala koncertowa Akademii Muzycznej. Te okna miały być niedawno usunięte, ale mnie obronili, zostały te okna. Zawiasy okien we Floriance. Dziękuję bardzo. Tutaj dla badaczy chcę zwrócić uwagę na zawias, który się wydaje być mosiężny. Nigdy w stolarce budowlanej zawiasy nie były mosiężne. Zawiasy były stalowe, natomiast były ozdabiane blachą mosiężną i końcówkami toczonymi mosiężnymi, bo mosiąc się wyrabia bardzo szybko. Nawet bywały obciągane blachami złoconymi. Idziemy dalej. Proszę bardzo, Pryolińskiego okna. To są Pryolińskiego profile. Jeżeli chodzi o profile, to był to okres, to są lata 70. XIX wieku, gdzie używano profili produkowanych we Wiedniu. Firma Weiss produkowała profile i dostarczała profile zarówno do strugów ręcznych, jak i do frezarek maszynowych. Profile proste produkowali stolarze sami. No. To jest Stefan Żołdani, architekt drugiej połowy XIX wieku. Wybudował w Krakowie 3 budynki szkolne. Bardzo ciekawie projektował okna. Proszę, to są jego okna na ulicy Dietla, oryginalne. To jest okno już po odtworzeniu, jako jednoramowe, ale staramy się, aby wygląd okna od strony zewnętrznej się absolutnie nie różnił od okna oryginalnego. Pod względem wymiarów, stąd jest sprawdzanie wymiarów widoku od elewacji z dokładnością do pół centymetra. Oczywiście muszą być powtórzone okapniki i na ślemieniu, i w progu. Nie stosujemy żadnych termoizolacyjnych okapników, ale tradycyjne wrębowanie skrzydeł okiennych w tych miejscach. To jest rysunek 3D okna na szkole na Dietla. Proszę zwrócić uwagę, że ościeżnica jest rozwarta do wewnątrz. Rzadkość to jest. Ten sam budynek na Dietla. Okna od strony podwórka, ościeżnica jest rozwarta na zewnątrz i okna otwierane na zewnątrz. To jest rysunek rekonstrukcyjny na podstawie opowiadań pracowników, którzy tam pracują i na podstawie przekroju otworu w murze. Tego samego architekta szkoła na ulicy Miodowej 36, archiwalne zdjęcie. Tam niestety okna nie są wymienione, okno każde inne w tej chwili. Szkoła na ulicy Studenckiej 13, też Żołdaniego, tutaj okna jeszcze są przed wymianą, oryginalne. Tu okna też przed wymianą, oryginalne i okno po wymianie. Staraliśmy się zachować całkowicie wygląd od strony zewnętrznej, to chyba się to udało. Kolor jest wykonany na podstawie badań konserwatorów. No ja w przypadku takiego koloru zawsze mam wątpliwości, czy to jest kolor wyblachnięty, czy oryginalny. Tu mamy okno z Akademii Sztuk Pięknych Macieja Moraczewskiego, architekta, który przybył ze Szczecina, gdzie pracował w pruskiej administracji. Wcześniej walczył w powstaniu styczniowym. U nas wybudował kilka szkół. Natomiast tu pokazuję, bo Moraczewski był jedynym architektem, który bawił się dekorowaniem, obfitym dekorowaniem słupków i ślemion. I to jest, prawda, tutaj przykład
słupków Akademii Sztuk Pięknych. To jest ulica, archiwalne zdjęcie szkoły na Placu Matejki. Dlaczego to pokazuję? Bo na tych zdjęciach widać, że okna mają swój specyficzny podział, wzorowany dokładnie na bramie wejściowej. To jest brama wejściowa, w tej chwili jest przemalowana zupełnie jakoś przypadkowo. Budynek w tej chwili jest niewłasnością szkoły. Ostatnio jak oglądałem, to tam tablice są zdjęcia, nie wiem, kto jest właścicielem. I Moraczewski powtarzał kompozycję bramy na okna. Któryś architekt to zauważył i wykonał okna, zaprojektował okna do szkoły na ulicy, na Placu Matejki. I dobrze to wyszło. To na ulicy, archiwalne zdjęcie szkoły na ulicy Bernardyńskiej, również Moraczewskiego. Też widać, że tą kompozycję, ta kompozycja jest wzięta z bramy głównej. Proszę bardzo, tak wykonano ostatnie okna na ulicy Bernardyńskiej. Ja próbowałem narysować, jakby te okna wyglądały. Tutaj wystarczyło jakiejś dobrej kwerendy ikonograficznej i by się do tego doszło. Nikt nie zauważył. Proszę bardzo, to na ulica Bernardyńska. To jest ulica Smoleńsk, gdzie sytuacja była podobna, aleśmy wcześniej zauważyli problem i to jest przed wymianą, to jest wtórne okna, nie oryginalne, ale proszę bardzo, też brama z ulicy Smoleńsk i okna na wzór tej bramy wykonane. Straż pożarna w Krakowie, która też miała własne okna. W tej chwili okna były tam dwa razy wymieniane. Proszę bardzo, tu są okna. Zdjęcie z Narodowego Archiwum Cyfrowego, ale prawdopodobnie Straż Pożarna ma jakieś swoje archiwum, gdzie by dokładnie można było te okna zidentyfikować. Narysowałem, jakby to wyglądało. Na pewno nie tak jak w tej chwili. Szkoda tego, że to się nam umknęło. To jest okno na Rynku Chleparskim Nowym w szkole projektu Zawiejskiego, autora Teatru Sowackiego. Jan Zawiejski zaprojektował 14 budynków szkolnych w Krakowie, gdzie w każdym budynku stosował właściwie identyczne okna. Okna, prawda, które skrzydła zewnętrzne były rozwierne, skrzydła nad ślemieniem odchylno-uchylne przy pomocy rozwórki, a skrzydło środkowe było osadzone na wolcach do zdejmowania, do mycia. To już okno jest odtworzone. Odtworzone okna zostały według zasad konserwatorskich jako skrzynkowe i również fladrowane od wewnątrz, bo wszystkie okna Zawiejski fladrowały od wewnątrz. Proszę bardzo, to są okna już w szczydle Zawiejskiego narysowane. Jego, prawda, zawsze stolarz robi szczegółowe wymiary, bo wtedy wiadomo, ile to będzie kosztować. Również Zawiejski miał inny typ okien, które zastosował w domu własnym, w kamienicy Orensteina na Stradomiu oraz w dwóch kamienicach na ulicy Karmelickiej nieistniejącej. I tym się charakteryzują te okna, że miały potężne słupki, prostokąta przekroju i potężne ślemie. Też Zawiejskiego na ulicy Urzędniczej budynek szkolny, jedyny budynek szkolny, w którym wykorzystał dekoracje w stylu zakopiańskim. To jeden przypadek dla Zawiejskiego, bo jego elewacja, że zastosował dekoracje zakopiańskie. To jest Kolegium Medyków na ulicy Grzegorzeckiej Józefa Sarego, wiceprezydenta miasta Krakowa, budowniczego, zasłużonego dla rozwoju infrastruktury w Krakowie. Też wybudował 3 budynki szkolne w Krakowie, na Placu na Wroblach, Kolegium Medicum i Liceum Gimnazjum Sobieskiego. Też stosował w podobny sposób też rozwórki w formie litery S, skrzydła zewnętrzne
są tam u niego zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej zawiasy. Jego sposób formowania profili przyszybowych, rowek z dwoma oskokami, zawiasy lalkowo zakończone. Proszę? A dobrze, dobrze. To jest rozwórka S-owa oraz pod tarczką klamki resztki mazerunku, kwadrunku. To pokazuje sposób, gdzie można szukać mazerunku i w ogóle pierwotnego koloru przy solarce budowlanej. Bardzo się to łatwo odczytuje pod skrzydłami. A tu przy okazji problem konserwatorski. Jeżeli w oknach jest taki stan farby, że się farba łuszczy i pęka, to już na niej nie ma rady, trzeba ją usunąć. To są, obróćcie, to się kopertło się to. To jest zamykacz przeciwwiatrowy. Klamki zawiejskie, Zarego, w kabąkowaty uchwyt i rygiel w postaci półkolistej. Takie rygle to się spotykamy około 1900 roku. A dla badaczy ważna sprawa. A tu z kolei jest bardzo ważna sprawa, ponieważ to jest... Cofniemy? Da się cofnąć? A jeszcze nie, dobrze. Proszę. Musimy się dołączyć. Tu jest zamknięcie skrzydeł nad ślemieniem. Skrzydła nie miały cięgła do rozwórki, tylko miały tyczkę okutą odpowiednimi okówkami do otwierania, zaczep do otwierania i do zamykania. Zaraz zobaczycie Państwo. To jest taka tyczka. Jedyna, jaką znalazłem w Krakowie, w Muzeum Czapskich. W Muzeum Czapskich w dziale numizmatyki były rolety metalowe do zabezpieczania okien. No nie wiem, czy to się jeszcze tam zachowało w tym Muzeum Czapskich, bo tam był potężny remont, a taka tyczka, to na co to za tyczka? Nic nie znaczy, mogli wyrzucić. Mam nadzieję, że się zachowała. Tu mamy budynek na Basztowie 25 projektu Odziewalskiego Sławomira. Budynek o bardzo ciekawych oknach, to jak tu pani przed nami koleżanka mówiła, pani Cymborowska, gdzie Odziewalski czerpał z dekoracji gotycko-renesansowych bardzo drobne profilowania oraz też drobne wałeczki. To są jego projekty. I tutaj to, co pani koleżanka przed chwilą mówiła, te okna na ulicy Studenckiej wzorowane na profilach gotycko-renesansowych. To lepiej to widać. No przecież piękne profile. Tych okien już nie ma. Właściciel zamówił stolarza i stolarz zrobił porządne okna. No nie ma. Ale jest inwentaryzacja fotograficzna i jest inwentaryzacja dokładna rysunkowa. Okna, zdjęcie tych okien robił nieżyjący pracownik Wiejskiego Konserwatora Zabytków, pan Ciepiela. W 2005 roku było robione. Tak samo to jest Basztowa 25, tak samo są profile te wzorowane, rozumiem, na renesansowych, gotycko-renesansowych węgarkach. Odziewalski był fascynatem renesansu, specjalnie jeździł do Włoch, wykonał przepiękne rysunki renesansowych detali. To jest okno z Studenckiej 21, ale od strony ulicy, bo tamte okna z tymi profilami to od strony podwórka były. Tu już przechodzimy do okresu secesji, wczesnego modernizmu, podziały okien w Krakowie, jakie spotykamy, prawda? O. A to jest budynek Szkoły Przemysłowej Odziewalskiego, gdzie on się z renesansu przechścił na modernizm, z tym, że to był jego specyficzny modernizm, indywidualny modernizm Odziewalskiego, jak to nazwał profesor Dobowolski, gdzie właściwie to jest budynek eklektyczny, gdzie wszystko jest i neogotyk, i szpilki góralskie, i różne elementy inne, których sobie tutaj nawciskał. Ale stolarka jest wykonana bardzo starannie w budynku. To jest budynek frontowy.
gdzie dokonywane były wykłady tylko. Obok jest budynek chemii i z tyłu warsztaty. Ponieważ w szkole przemysłowej pierwotnej był też dział artystyczny, więc po wybudowaniu szkoły na drugim piętrze i na poddaszu umieszczono Akademię Sztuk Pięknych. I w tej chwili, do tej pory chyba jest na pierwszym piętrze dział grafiki, a na drugim piętrze dział architektury wnętrz. Proszę bardzo, to są okna i Odziewolskiego w szkole przemysłowej. Bardzo starannie wykonane, bardzo starannie osadzone w murze, wystają w widoku, w świetle węgarków wystają tylko ramki skrzydeł okiennych. O, to jest przekrój okna trójdzielnego z ulicy ze szkoły przemysłowej. Bardzo skomplikowane okno pod ślemieniem ma konstrukcję półskrzynkową. Nad ślemieniem ma konstrukcję ościeżnicową otwieraną na zewnątrz. Przekroju to widać. To jest konstrukcja otwierana na zewnątrz ościeżnicowa pod ślemieniem półskrzynkowa. Wykonanie takiego okna dla Slorera nastręczało naprawdę masę trudności. A to jest Odziewolskiego Towarzystwo Rolnicze na ulicy, na rynku kleparskim, na Placu Szczepańskim, wspólnie zaprojektowane z Władysławem Kaczmarskim i z rzeźbami Szczepkowskiego. Okna w tej chwili tu są wymienione, powtórzone są wymiary widoku, także to się nie różnią, z tym, że decyzją urzędu było, że tylko na pierwszym piętrze dajemy okna skrzynkowe, a powyżej już są okna jednoramowe, ale wszystkie podziały są zachowane. Tuśmy na parterze ponieśli straszliwą klęskę, ponieważ była decyzja o chwilowego, czasowego dekorowania góralszczyzną dwóch otworów. No i to przyschło i trudno się tego pozbyć w tej chwili. Ale w tej chwili już prowadzimy pracę nad przywróceniem pierwotnych okien w wszystkich tych otworach. W budynku zachowała się jedna oryginalna witryna, proszę. To jedna oryginalna witryna z czasów projektu Odziewolskiego. Witryna dlatego oryginalna, ponieważ ma profile modernistyczne, prostokątne profile, to jest u nas w Krakowie modernizm. Tutaj na nadprożu też te profile modernistyczne są widoczne. To jest jego wspaniałe dzieło, dom Naczelnej Organizacji Technicznej, secesyjny, z zachowanymi, prawda, oknami na pierwszym piętrze i drugim piętrze. Na parterze niestety okna są już zmienione, to jest oryginalne, to była zupełnie inna kompozycja. Okna są skromniutkie, ale mają swój urok właśnie dlatego, że takie są. Proszę, okna na balkonie są ościeżnicowe, ościeżnicowe otwierane na zewnątrz. W pozostałych otworach są okna szynkowe. Te okucia w oknach w budynku mają pewną wadę, ponieważ są otwierane klameczkami górną i dolną. Nie ma blokady na nadprożu i w progu, no i to się wyginają, to widać tutaj, nie wiem, czy to widoczne jest, tutaj się okno się już od skrzydło się deformuje. Natomiast zwracam uwagę, tutaj jest wyżłobienie w nadprożu na roletę przeciwsłoneczną. Zachowały się w Krakowie w niektórych oknach takie wyżłobienia i znalazłem w Krakowie jedną taką roletę znalazłem przeciwsłoneczną. Dobrze, że tu jest od zewnątrz stan zachowania, to niestety tu dla konserwacji trzeba tą farbę usunąć. Budynek powiatowej kasy zapomogowo-pożyczkowej wzniesiony według projektu Stryjeńskiego i Händla z dekoracjami, secesyjnymi dekoracjami Mączyńskiego. Proszę bardzo, secesyjne dekoracje Mączyńskiego. Okna potężne, okna od konstrukcji tradycyjnej. Może tradycyjna konstrukcja. Budynek ma program prac konserwatorskich, ale bank się jakoś nie kwapi do wykonania tych prac. Może czekają, że się konserwator zmieni, może się przepisy zmienią, bo to jest robota bardzo trudna przy tych oknach.
Strujeńskiego Stary Teatr, w którym zmieniał wielkości, kompozycję widoku od strony elewacji. Proszę bardzo, tu jest takie okno, tu jest inne okno, ale konstrukcja w dalszym ciągu została stara, jeszcze z XIX wieku. Teatr walczy o wymianę tych okien, a niestety konserwator się nie zgadza, bo nie ma powodu się tam zgadzać. Mączyńskiego budynek Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, gdzie już Mączyński zmienił formę okien. Na pierwszym piętrze okna mają starą konstrukcję, w sensie kompozycji, a na parterze już mają inną konstrukcję, tak podzielił sobie okna. Przy tym, że dalej konstrukcja jest tradycyjna. Dobrze, już będziemy kończyć. Dobrze. Tu z kolei jest Emila Wykluga, klinika neurologiczna. Proszę bardzo, budynek modernistyczny. Ja tu proszę, żebym przyspieszył. Emila Wykluga, okno bardzo skomplikowane, ale tu pokażę ciekawą rzecz. Otóż to od strony ulicy Lubicz, okno ze szczeblinami, a okno bez szczeblin. Była taka moda w Krakowie, że szklarze wycinali szczebliny. Proszę, tu jest szczeblina wycięta. Tu jest szczeblina wycięta. Budynek na ulicy Rakowickiej z wyciętymi szczeblinami. Te czerwone kreski to są wycięte szczebliny. Proszę bardzo, wycięte szczebliny. To jest sukces konserwatorski. Szkoła na ulicy Krzemionkach, gdzie okna są po rewaloryzacji, czyli są okna powtórzone takie, jakie były, z przywróceniem koloru. Jest tylko pogrubione zewnętrzne skrzydła do zamontowania najcieńszego zestawu, szyby termoizolacyjne, przełożone okucia okienne. Ta konserwacja trwała 11 lat, ale cały czas wykonywała tę konserwację ta sama firma, na szczęście. No to zostały tylko do konserwacji okna w klatce sodowej. Farba jest dobra. Wystarczy przeszlifować i pomalować, nie cudować. Zaraz tu rzeczy ważnych, jak już przyspieszymy, szpital ginekologiczny na ulicy Kopernika, Bursztyna i Stróżkiewicza, bardzo nowoczesny budynek. Okna z 1926 roku, galeria rekreacyjna, okna wówczas już szwedzkie zespolone. W czasie komuny te okna zostały wyrzucone. W latach 2013 okna zostały przywrócone już jako nowoczesnej konstrukcji. To jest konstrukcja tych okien od strony podwórka, bardzo skomplikowana. Stan zachowania tych okien w szpitalu ginekologicznym. Okna były bez przerwy malowane, bo to w końcu szpital. Ale stan, proszę bardzo, jaki stan? Dyrektor ma taki okien czysta, jak rozmawiać z dyrektorem o konserwacji okien, takich okien. Ale zachował się kolor. Kolor oryginalny, pierwotny kolor srebrzysto-szary. W latach 1920, jak budynek budowany, jeszcze nie zajmowano się psychologią koloru. Było obojętne, jakim kolorem się pomaluje. W tej chwili to jest nie do przyjęcia, żeby taki kolor w szpitalu dać. Po konserwacji myśmy ten kolor złagodzili trochę. I tu jest bardzo nowoczesna sala wykładowa z 1926 roku. Zrobimy następne, bo to jest koniec. Tak. Proszę. Dobrze. Tu jeszcze chciałem Państwu pokazać, czym się konserwator okien powinien, na co powinien zwrócić uwagę. Na zawiasy. Na zawiasy, bo są różne formy zawiasów, w których można datować okna. Proszę bardzo, opisywać dokładnie zawiasy, można porównawczo to datować. Zakrętki, proszę, różne zasuwki, zawrotnice, również zawrotnice. To są krakowskie wszystko. Klamki, proszę, klameczki. Tak, klameczki. Proszę bardzo, to w Kolegium Novum mazerunki pod klamkami. Przywrócone są te mazerunki.
to jest w kolegium Kołłątaja, Mazurunki 1913 roku. Piękne Mazurunki, największa ilość Mazurunków krakowskich w tym miejscu. Mazurunki nawet na dworcu kolejowym w Bieliczce, kolorowy mazurunek zielony. I bardzo ważna sprawa, wykonywanie dokładnych inwentaryzacji rysunkowych, szczegółów okien. Zwymiarować wszystko trzeba, proszę. Tu mamy inwentaryzację wielu okien krakowskich. A, proszę. To się, mam nadzieję, kiedyś uda wydać, żeby stolarze mogli sobie porównywać, konserwatorzy porównywać i datować te okna. No to piano, no to ja dziękuję Państwu bardzo.